Cześć, witam wszystkich serdecznie. W tej serii będą krótkie filmiki, przede wszystkim dla osób początkujących i dla tych, którzy po prostu czasem potrzebują coś zmierzyć. Będą więc głównie tanie, powszechnie dostępne multimetry, ale nie tylko. Wszystko od podstaw i możliwie prosto wytłumaczone. W tym odcinku pomiar pojemności kondensatorów. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że pomiar pojemności tanimi multimetrami czy testerami może być obarczony znacznym błędem, znacznie większym niż na przykład pomiar napięcia. Często jednak dokładność będzie wystarczająca do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Jeśli potrzebna będzie większa dokładność, warto kupić mostek RLC, ale to już zupełnie inne koszty. Wiele multimetrów nie posiada funkcji pomiaru pojemności, w tym pokazywane w poprzednich odcinkach dwa multimetry Unite. Na początek podłączenie. Jeśli multimetr nie ma osobnych gniazd, to prawdopodobnie podłączenie jest takie samo jak dla napięcia stałego. Szukamy oznaczenia C lub symbolu kondensatora. Czarna sonda do gniazda COM, a czerwona do oznaczonego literką C lub symbolem kondensatora, a w przypadku smart multimetru po prostu do wejścia. Sondy podłączamy równolegle, każda sonda do jednej nóżki kondensatora. W przypadku kondensatorów elektrolitycznych zgodnie z oznaczeniami. Czarna sonda do bieguna ujemnego, a czerwona do dodatniego. Tu ważna uwaga. Przed każdym pomiarem należy rozładować kondensator, zwierając jego nóżki. Można to zrobić sondą, pensetą czy kawałkiem przewodu. Mam przygotowane kilka kondensatorów o różnych pojemnościach. Będzie można później porównać wyniki pomiarów. Smart multimetr. Ustawiamy na pomiar pojemności, zbieramy nóżki kondensatora, aby go rozładować i mierzymy. Na ekranie mamy wynik i jednostkę. Pomiar małych pojemności trwa krótko. Jak widać, pomiar takimi sondami. Pomiar małych pojemności trwa stosunkowo krótko. Jak widać, pomiar takimi sondami nie jest wygodny. W dalszej części filmu pokażę lepsze rozwiązanie. Przy kondensatorach elektrolitycznych zachowujemy polaryzację, czyli czarna sonda do ujemnego bieguna, a czerwona do bieguna dodatniego. Jak widać, na wynik trzeba już znacznie dłużej poczekać. Multimetr automatyczny. Podłączenie jak poprzednio. Pokrętło ustawiam na symbol kondensatora lub na literkę C. Zbieram nóżki kondensatora i mierzę. Na ekranie mamy wynik i jednostkę. Urządzenie trzy w jednym, czyli oscyloskop, generator i multimetr. Tu praktycznie wszystko tak jak w multimetrze automatycznym.
tester elementów. Podobnie jak poprzednio, zbieramy nóżki kondensatora, podłączamy i mierzymy. W tym przypadku, poza samą pojemnością, możemy odczytać także parametry, takie jak ESR czy VLOS. Te dwa parametry mogą być bardzo istotne przy ocenie sprawności czy przydatności kondensatora. A jak usprawnić pomiar małych elementów SMD? Można kupić sondę do elementów SMD. Zobaczcie, jak ułatwia pomiar. I wynik dla 220 pikofaradów też już jest inny. A tak wygląda porównanie. Zobaczcie na ekranie i sami ocencie, czy takie wyniki są dla Was wystarczające, czy jednak potrzebna Wam jest większa dokładność. Jeśli coś Was interesuje, a to pominąłem, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też do subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.